tvpodkarpacie.pl. Oh!
mecz bardzo, wydaje mi się, atrakcyjny. Może nie było dużo bramek, ale było dużo walki, dużo zaciętości na lodzie. Cracovia zagrała bardzo, bardzo dobry mecz. Świetnie się bronili. Bramkarz Rafał, który naprawdę był dzisiaj jednym z bohaterów tego meczu. Ale my konsekwentnie dążyliśmy do wygrania i udało nam się to. No i waszym siódmym zawodnikiem była dzisiaj publiczność, która wypełniła do ostatniego miejsca Arenę Sano. Bardzo się cieszyłem, bo w tym roku chyba jeszcze nie było aż tylu kibiców. Liczymy na to, że przez cały sezon, do końca sezonu, tych kibiców będzie jak najwięcej, będzie ich przybywało i z tego się trzeba tylko cieszyć. Fajnie było, no, dobrze, że wygrywaliśmy i naprawdę nie czułem się tak najlepiej, ale pierwsza gra i wiem, że w niedzielę będzie troszkę lepiej i potem jeszcze więcej. Nie grałem 6 miesięcy, nie myślałem, że wyjdę tam i będę grał na 100%, to będę musiał na to czekać troszkę, nie? Zawsze wiedziałem, że talent jest, że chłopaki umią grać. Ja wiem, że wszyscy myśleli, że polska liga niedobra jest, ale jest, że to jest, nie jest taki duży, w angielsku mówi się difference, nie? Że NHL jest tu i że polska liga jest tu. Naprawdę chłopaki umią grać. TV Podkarpacie.pl